Cześć kochani, dzisiaj ważny dzień. Mam dzisiaj urodziny. Są twoje urodziny. Myślę, że ta piosenka razem z piosenką Cudownych Rodziców Mam leci po prostu cały czas w piekle, a jako soundtrack. Moje urodziny dzisiaj, które? Bo ostatnio ktoś mi powiedział, że nigdy na kanale ponoć nie powiedziałam, ile mam lat. Nie wiem, czy to możliwe, nie oglądałam wszystkich swoich filmów, żeby sprawdzić i zweryfikować to, ale dzisiaj skończyłam 28 lat, czyli tak, mam 28 lat, urodziłam się w 1990 roku. Staro się czuję, powiem wam. Staro się czuję, ale jak już dzisiaj tak o całej prywacie i tak dalej, pogadamy dzisiaj o mojej wadze. Słuchajcie, podjechałam pod paczkomat wysłać rzeczy, bo robiłam wyprzedaż Antka. I pierwszy raz mi się zdarzyło coś takiego, że jak wpisałam numer osoby, do której wysyłam, wyskoczył mi komunikat, że ta osoba najczęściej zamawia swoje produkty do paczkomatu, tam ulica Wiertnicza ileś. Czy też chcesz wysłać do tego paczkomatu? Wow, ile ta osoba już zamówiła rzeczy przez paczkomat, że ma taki prestiż. Pierwszy raz coś takiego zauważyłam. Dobra, podjechałam teraz jeszcze w jedno miejsce, a za chwilę jadę szybko po Antka do żłobka, bo dzisiaj takie samotne urodziny trochę spędzam, bo mąż pojechał w delegację, a ja wysłałam Antka do żłobka. No taki był plan, że musiałam popracować i w tamtym tygodniu nie był w żłobku, więc w tym tygodniu niestety dwa razy w tygodniu. Młody pasażer odebrany i jedziemy do domu. Dobra, wróciliśmy do domu i muszę wam przyznać, że trochę nie wierzę w to, co zaraz wam pokażę, ponieważ jak wiecie, w styczniu zaczęłam swoją przygodę z tym, żeby w miarę ładnie wyglądać na wakacje, tak to określmy, i chcę specjalnie wam pokazać, tak, tyle ważyłam w styczniu, 2 stycznia, jak się ważyłam, widać tutaj, tak, widać, pewnie, 68,3 kg. Z taką wagą startowałam. Dla mnie to jest dość duża waga. Ja się już czułam niekomfortowo. Nie żeby było źle, ale czułam, że jest mnie troszeczkę za dużo. To nie jest jakaś, wiecie, nadwaga i tak dalej, ale ja czułam, że jest mnie troszeczkę za dużo. I jak wiecie, byłam na diecie pudełkowej. Ja na tej diecie byłam 7 tygodni, a po 4 tygodniach ważyłam już 4 kg mniej. Tu wam pokazuję, proszę, koniec stycznia. I jak widzicie, tutaj możecie sobie porównać, najwięcej zeszło mi tkanki tłuszczowej, a wzrósł mi poziom wody, gdyż zaczęłam regularnie... Super, kochanie, że autko jedzie. Zaczęłam regularnie pić wodę. Aktualnie waży 63,5 kg. I nie jest źle, ale dalej określałabym siebie jako troszeczkę grubszą M-kę. W sensie, wszędzie w sklepach mogę kupować M-kę, ale wiecie, czasami te rzeczy tak jakby... No jak siądę, to wiecie, tu troszeczkę jest mniej więcej, tu troszeczkę, i nie chodzi mi o to, żeby bardzo schudnąć, ale chcę to ciało zrobić takie bardziej zbite. Aktualnie jest końcówka marca i ważę 63,5 kg. Boże, publicznie się przyznaję, ile ważę. Wow. Duży postęp, bo parę lat temu nie przyznałabym się do takiego czegoś. Nie jest w tym nic złego, nie uważam, że to jest waga dużo ani mało. Jest to dla mnie waga ok, ale dalej nie jestem w 100% zadowolona. Mieszczę się wszędzie w M-kę, ale to jest taka, wiecie, M-ka, która no, mogłaby być czasami gdzieś tam luźniejsza, więc chciałabym to ciało bardziej tak ujędrnić, jakby zbić, wzmocnić, szczególnie jeżeli chodzi o mięśnie po prostu i troszeczkę sobie bardziej popracować nad mięśniami, więc z cateringu zrezygnowałam. Głównie dlatego, że myślę, że dłużej niż 2 miesiące nie dałabym rady, bo te posiłki stały się dla mnie troszeczkę za monotonne. Chcę wrócić na siłownię, ale u mnie jest zawsze taki problem, bo żeby nie było, to nie tylko dietą, oczywiście chodziłam na siłownię, ale przy diecie bez mięsa moje ciało ma problem z regeneracją. Pojawia się dokładnie to samo, co było w tamtym roku. Te mięśnie są bardziej obolałe. No wiem, że niektórym się mięśnie regenerują, mimo że są na diecie wegetariańskiej, wegańskiej. Ja mam z tym problem, więc zdecydowałam się wrócić do tego, o co już miałam w tamtym roku, do rzeczy sprawdzonej. Na moim kanale jest jedyny na YouTubie film, chyba w ogóle nagrany w tej samej bluzie, teraz o tym pomyślałam, cóż za dobór stroju. Jedyny film na polskim YouTubie, nijak niesponsorowany, po prostu zrobiłam test produktu białkowego, czyli produktów od Natural Mojo. Ktoś mi ostatnio powiedział, że powinno być Natural Mojo, więc wracam, ale na moich zasadach.
I od czasu mojej wcześniejszej współpracy z tą firmą jakby asortyment bardzo mocno się poszerzył, więc zdecydowałam się przetestować nowości i tym razem wzięłam sobie taki boks 4-tygodniowy. Mamy w składzie 3 te białka i sami decydujemy się jaki smak. Zdecydowałam się na kokos, czekoladę i owoce leśne. Ostatnio miałam wanilię, która była przepyszna, smakowała jak lody. I słuchajcie, plan jest taki, że na śniadanie będę sobie piła takiego jednego szejka i wtedy na tym teście piłam 2 dziennie, ale wiem, że lepiej się czułam, jeżeli będę po prostu normalnie piła jeden taki dziennie, a w momencie, kiedy będę miała dzień treningowy, a tych dni treningowych będę miała 3, max 4 w tygodniu, po prostu to będzie mój posiłek potreningowy i będę sobie brała po prostu jedną porcję na siłownię po prostu, albo na basen, zależy gdzie tam będę akurat danego dnia trenować, także taki jest zamysł, jeżeli chodzi po prostu o to. I żeby była pełna jasność, bo ilość komentarzy, które dostawałam odnośnie tego, że te produkty są takie drogie, słuchajcie, to nie jest tak, to nie są produkty przeznaczone do tego, żeby sobie po prostu siedzieć w domu na tyłku, wypić to i magicznie schudniemy, to tak nie działa. To są po prostu produkty przeznaczone dla osób, które ćwiczą i jeżeli wejdziecie sobie na stronę dowolnego takiego sklepu, który sprzedaje odżywki białkowe i sprawdzicie, w jakich cenach są odżywki białkowe, to uważam, że to są naprawdę atrakcyjne ceny i naprawdę konkurencyjne, jeżeli chodzi jeszcze o smak, jeżeli chodzi o skład. To tak jakby kupować samochód, chcieć kupić nowy w salonie i powiedzieć po tym, że ojej, ale nie wiem, na 30-40 tysięcy, u Jezu, ale drogi samochód. No takie są ceny mniej więcej na rynku takich produktów, także warto najpierw sprawdzić, ile kosztują produkty u konkurencji, a potem dopiero dyskutować, czy to drogie, czy to niedrogie. Ja ze swojej strony mam dla was kod minus 25% na hasło Patty TV, jest to kod bezterminowy. Ja też nic z tego nie mam, czy wy kupicie ten produkt, czy nie, więc to jeżeli macie ochotę spróbować, no to ja ze swojej strony rekomenduję i ja to po prostu piję, bo mi to pomaga i ja moje mięśnie przy tym się czują lepiej i moja waga lepiej wtedy schodziła na siłowni, więc teraz mam zamiar przejść na to i myślę, że najbliższe 2, 3, 4 miesiące tak będzie wyglądać po prostu moja dieta. Zaczęłam wam opowiadać, że są nowości, których kiedyś nie było i oczywiście zapomniałam opowiedzieć, co to za nowości. Nie piłam nigdy herbat, a przyznam szczerze, chciałabym się przerzucić na nie picie czarnej herbaty, bo mam potem straszny problem, żeby zasnąć i szukałam czegoś innego. Zobaczymy, tutaj mamy herbatę Green Tea Detox, tu mamy czerwoną herbatę, a tu mamy jakąś owocową Slim. O, może bym od tej zaczęła. Zobaczmy, jak to w środku wygląda. Patrzcie, to tak wygląda w środku. To wam od razu pokazuję, jak herbaty w środku. Ale ta ślicznie pachnie. Ja nie mogę. Ja bym to zjadła, powiem wam szczerze. Dobra, olać to, otwieramy wszystkie od razu. Ta pachnie w ogóle, słuchajcie. Ta pachnie taką... Różą bardzo ładnie pachnie. Zaraz sobie ogarnę mój kubek do parzenia herbat i bum! Ostatnia herbata, ta detox. No zawsze się boję takich. Ta pachnie bardziej ziołami, ale to jest zielona. To te zielone w ogóle tak pachną. Tak bardziej dla mnie rumiankowo, ale podoba mi się to, że tu nie ma żadnych kosteczek. Wiecie, czasami się zdarzają takie kostki, które są takie aromatyzowane. A tutaj mamy bardzo ładne kawałki owoców. Ej, zobaczcie, jak miło. Ja sobie siedzę, nagrywam i nagle ktoś puka, a to moja mama przyjechała na urodziny. Nie będę sama. No to się moja mama załapie, bo od razu zrobię nam herbatę. I zrobiły, tak? No właśnie, to jest miód. Wszystko? A jeszcze owce mamy. Nieotwartą. Mhm. Co? Popatrz, a z owcy się robi... Co? Piłki nie, takie wewnątrz. To jest włóczka, wiesz? Tak, tu. A tu, co tu jest? Bocian. Bocie. Tak? To bocie. A w gniazdku, kto było w gniazdku miał? Zobacz gniazdko. To bocie. To jest bocian. A w środku co było? To takie. A tu co tu jest? Słoneczko. Słoneczko. To co, idziemy spać? Trzeba włączyć lampkę. To włącz naszą magiczną lampkę. O, super, to wskakuj do łóżka. A mama już szykuje książkę.
Dobra, wskakuj. A mama znajduje książkę. Mama też. Dobrze, idziemy spać. Antek trzyma. Dobra, to czekaj, bo musimy sobie świecić. No to włącz światło. To jest króliczek. Postukaj go w ramię, może się obróci. Już późno, króliczek idzie spać. Zęby umyte? Umyłeś zęby? Piżamka czeka. Klaśnij, żeby go przebrać. Super. Świetnie, udało się, nieźle nam idzie. Poprawisz poduszkę? Super, teraz króliczek może się położyć. Powiedz karaluchy pod poduchy. Karaluchy. Pod? No i nastał wieczór, resztki makijażu jeszcze na twarzy. Przed chwilą uskuteczniłam nowy zwyczaj, który staram się ostatnio wprowadzać w domu. Czyli zaraz jak Antek pójdzie spać, albo jeszcze jak nawet zasypia, to przechodzę po domu i zbieram rzeczy, które gdzieś się tak nagromadziły. Wiecie, tu kupeczka, tu jakieś rachunki, co trzeba, to od razu szybko wyrzucam. Zajęło mi to dzisiaj 15 minut i dom wygląda po prostu fajnie. A potem jak odkładam to na moment, kiedy chcę iść spać, to zwykle mówię, a rano to zrobię i rano nagromadzają się kolejne rzeczy, kolejne i kolejne, a jak jest tak po urodzinach fajnie posprzątane, jedynie co to tam jest cały stos zła na os Oelixa, więc dzisiaj już wysłałam większość rzeczy i jak chcecie, to wiecie, w opisie jest link do mojego Oelixa, może ciekawego coś znajdziecie i pozbędziecie mnie tego po prostu całej masy rzeczy. Normalnie kończę wieczorem vloga, ale uznałam, że dzisiaj go pociągnę dłużej i może nawet dotrwamy do tego, że pokażę wam, jak pielęgnuję twarz wieczorem. Już takie szaleństwo dzisiaj, jak już powiedziałam wam, ile ważę, to mogę też pokazać, czym zmywam makijaż. Ale chciałam się pochwalić moim prezentem urodzinowym, który dostałam właściwie wczoraj, jeszcze zanim poszłam spać, bo poszłam spać po 12, a mój mąż dzisiaj bardzo wcześnie rano wyjeżdżał, więc dał mi wczoraj prezent i powiem wam szczerze, że jestem tak zadowolona, bo pokazałam ją kiedyś, tą paletkę, mojemu mężowi tylko w katalogu Sephory i ja nawet jej nie widziałam tak na żywo, przeglądałam kolory wtedy w tej katalogu i chyba w internecie. I pomyślałam, że ta paletka byłaby pięknym uzupełnieniem tej paletki Nature Love, którą mam, bo tam jest za dużo świecących kolorów, a ja wolę matowe i tylko dokładać ewentualnie lekko świecącego. I jestem pod wrażeniem, że mój mąż pamiętał, bo jejku, kiedy to było? Ze 3 miesiące temu jakoś, jak ten katalog wyszedł. Jeszcze chyba w Rzymie zastanawiałam się, że chciałabym ją zobaczyć. Uwaga, ostatnio coś u mnie beauty się robi, tu jest lusterko i to takie, widzicie, bardzo duże lusterko. I tak się prezentują wszystkie... I zobaczcie, tak się prezentują wszystkie kolory. No moim zdaniem jest przepiękna. Chyba wam pokazuję nazwy do góry nogami, no ale trudno. Wszystko jest matowe. Tutaj jeden delikatnie, ten na górze, ten tutaj troszeczkę się, ale dosłownie minimalnie mieni i to jest o zapachu brzoskwin i fig. Mniej czuć ten zapach niż przy czekoladowych, ale wykonanie jest jedno z najlepszych, jakie widziałam do tej pory, jeżeli chodzi o Too Faced, więc teraz mam 3 paletki z Too Faced. Tak, kiedyś się pojawi filmik z tym, jak się maluje. Przyjdzie taki moment. Musicie poczekać, muszę mieć taki dzień. Myślę, że to może być najbardziej hejtowany filmik na moim kanale, jak zobaczycie, bo to nie jest na pewno nic profesjonalnego. Dobra, szybko się zabieram, bo mi przyszły chyba dosłownie 3 maile, na które muszę natychmiast, znaczy natychmiast, no powinnam w trakcie dnia natychmiast na nie odpisać, więc biorę się za to i może potem was wezmę do łazienki i pokażę, jak robię demakijaż i pielęgnację wieczorną twarzy. Powiem wam, że jak teraz widzę, jak ciemno jest w tej łazience, to nie ma po prostu sensu. No i zaczynam dzień pierwszy, zrobiłam sobie, o kogoś tam zagląda, zrobiłam sobie szejka tak z mleka i przelewam go do kubka. Oczywiście mogłabym go pić bezpośrednio z tego szejkera, ale jakoś na śniadanie z synkiem wolę sobie usiąść z kubkiem. A ty co jesz? Kaszka. Dobra kaszka? Dobra kaszka. Mama robi kaszka. Mama robi dobra kaszka, no dziękuję bardzo. A kochasz mamę? O-o. No co ty ze stołu? A kochasz mamę? Kochasz mamę. Wiesz, a ja cię bardzo kocham. Bardzo kocham.
Super się, powiem wam, je wspólnie śniadania. Na Instastory wam już pokazywałam, a Antek ma teraz po prostu, kupiliśmy mu takie samo krzesło jak my mamy i dokupiłam do tego siedzisko ze Skip Hopa. I teraz masz wszystko w sowy, tak? Antek kaszka. No, Antka kaszka, to jemy, dobra? A mama sobie będzie piła swoje picie. Jedź. No, jedz. Co prawda 2 kwietnia pojawi się na kanale wyczekiwany przez was przegląd książeczek dziecięcych, ale moja mama wczoraj przyniosła dla Antka, słuchajcie, jaka fajna książka, jaka mądra. Gdzie jest słoń? I na początku mamy, w skrócie wam pokażę, wielką dżunglę i pochowane różne zwierzęta. Dobrze, kochanie. I jeszcze poczekaj chwileczkę. No i jak widzicie, szukamy tego słonia w różnych kartkach. Szukamy, że... A tu powolutku, uwaga, wycinają las i pojawiają się domy. I jest coraz mniej tego lasu, mniej tego lasu. Zobaczcie, tutaj już w ogóle bardzo mało. Potem trochę kontrowersyjny fragment. Tak, domka, ale to jedz, kochanie. Tam? No to jedz. Że tutaj trafiają do zoo, a w końcu uciekają i co, Antek? Na tratwie przenoszą się na nową wyspę. Kiedy? Tak! Jemy! Nie. Już koniec? Koniec. No koniec nie, no to jedz. Ale kochanie, no jedz, nie wrzucaj tej łyżki tam z powrotem. No to jemy. Czy zabiera mama? To mama zabiera. Jeszcze? No to jeszcze. To nie. To jest najlepsza pozycja na tym krześle, tak? Najbardziej lubisz siedzieć, że nogi dasz jeszcze sobie na krzesło. Co jest brudne znowu? Brudne. To jest mikrokropka. Jak śpiewałeś sobie? 100 lat śpiewasz? Aha. A idziemy umyć buzię? Brudna buzia. Wygodnie się siedzi? Siedzi. Ale wygodnie? To brudne. No, trochę nabałaganiłeś, to posprzątamy, tak? Mhm. Dobra, to idziemy umyć buzię i posprzątać. Mhm. To balon patrzy. No, jeszcze balon na nas patrzy, trzeba go zawieść, wiesz? Mhm. Są twoje urodziny, mimo złej pamięci wiem,